Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, szczególnie panie Rafale, pan się coś tam odezwał i szybko ten swój wpis wymazał. I dlaczego? Dlaczego pan wymazuje swoje wpisy? Kompromituję, co? Panie Rafale, pan usuwa sobie prawo z panem Stupanowem. A przecież czytaliśmy, że Jezus nie usuwa prawa. 5 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Nie przyszedł, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków, ale wypełnić. Więc dlaczego pan, jakim prawem pan usuwa prawo, skoro Jezus go nie usuwa? Jakim prawem pan usuwa prawo, skoro święty Paweł też go nie usuwa? Czy 21 Rzymian. Poczytajmy sobie jeszcze raz. Przywołkujmy ten temat. Żeby nie było, że było. Co więc? Czy więc przez wiarę obalamy prawo? 31 Rzymian. Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Pan z panem Stupanowym, panie Rafale i reszta protestantów, którzy podmuchują w te same trąbki, pan Faust rzymskokatolicki, obalacie prawo. A co święty Paweł mówi? Bo macie teologię łaski. Jakiś wymiot, jakiś pierd, który się unosi w powietrzu, niezakotwiczony w rzeczywistości. Myśmy sobie mówili dzisiaj o tym rano, że jesteście oderwani od rzeczywistości. Prawda? No ale dobra. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. List do Rzymian, 13 rozdział. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnia prawo. Albowiem przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne. I tutaj wedle pana teologii łaski, panie Rafale, gdyby święty Paweł ją rozumiał, powinno być napisane, zostały usunięte, tak? Bo pan tak pisze z panem Stupanowem, że zostały usunięte, że jesteśmy wolni od tego, co święty Paweł pisze. I wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Czy jest tu jakakolwiek mowa o zniesieniu prawa, panie Rafale, panie Fałsz i panie Stupanów? Nie. Tu jest właśnie to prawo, to doskonałe wypełnienie. Prawo, prawda, te 10 przykazań były niedoskonałe. Tam nie było pełni. Chrystus dopiero przyniósł tam pełnię. I Chrystus wyzwolił nas z niewoli prawa, ale na czym ono polega? Nie na tym, że prawo jako prawo było niewolą, że Bóg nas poddał pod niewolę, jako że to było złe, bo prawo, 7 rozdział do Rzymian, jest dobre. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe. 14, 16. Wiemy, że prawo jest dobre. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. Prawda? Czyli przyznaję prawo, że jest dobre, że prawo jest duchowe. Prawda? I temu prawu Bożemu służy umysłem. Proszę sobie przeczytać 7 rozdział. Ale o śmierci jakiego prawa pisze też święty Paweł. Otóż 10 przykazań to prawo Starego Testamentu uczyło o grzechu. Pokazywało grzech
ale samo z siebie nie dawało mocy i łaski ducha, aby je wypełnić. Z powodu grzechu, którego nie można, którego prawo nie mogło usunąć. Dlatego to było prawo niewoli. Człowiek świadomy był swojego grzechu przez prawo, a jednocześnie nie miał mocy, by się z tego prawa niewoli wyzwolić. Tak? To było prawo pożądania, 7 rozdział, gdzie 16, gdzie to jest? Właśnie, grzech, 11, albowiem grzech czerpie podniete z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Grzech czerpiąc podniete z przykazania. Zobaczmy, czym jest grzech. Grzech jest, właśnie na to pytanie też mi odpowiecie, czym jest grzech. Grzech jest przekroczeniem przeciwko Bogu, przeciwko Jego przykazaniu. I teraz święty Paweł pisze, że bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Pojawiło się prawo, które nas pouczało, co jest dobre, co jest złe, co jest grzechem, prawda, a co jest dobre. I wtedy co? Pojawiła się albowiem grzech czerpie podniete pożądliwość. Tak? Pojawił się grzech. Przez prawo, które uświadamia, co jest grzechem, no to jak zaczyna wiedzieć, co jest grzechem, to automatycznie ten grzech się pojawia, prawda? Gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Pojawiło się prawo, pojawił się grzech. I byłem w niewoli tego grzechu, bo prawo, mimo to, że już mnie uświadamiało, że jestem w grzechu, to jednak nie miałem mocy i to było takie błędne koło. Wiem, że wiem, co jest grzechem, wiem, co jest dobre, ale jednocześnie jestem w grzechu, bo ta wiedza, to prawo nie wyzwala mnie i jestem w niewoli grzechu, bo uświadomiło mi, co jest grzechem, ale mnie z niego nie wyzwoliło, bo nie ma łaski. I tą łaskę i wyzwolenie z tego prawa, które podbijało mnie pod grzech, dlatego, bo można powiedzieć, zostawiało mnie w grzechu, uświadomiało mi grzech, ale mnie nie wyzwalało z grzechu. To właśnie z tego wykupił nas Chrystus, co wcale nie znaczy, że prawo jako prawo Boże jest złe, ale jest dobre i święte, jako pochodzące od Boga jest wiecznie. Nie wiem, czy jestem tutaj, czy wyrażam się wystarczająco jasno. Zobacz, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Wcześniej, z przykazania tego czerpiąc podniete, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. O, i tutaj jest właśnie klucz do zrozumienia tej niewoli. Zobaczmy, jak upadła Ewa. Bóg dał jej przekazanie, nie będziesz spożywać z tego owocu, z tego drzewa owocu. Ewcia. Ale fajne jabłko. Diabeł ją tam podkusił i co? Wiemy, jak się skończyła historia. Czyli Bóg pokazał prawo, ale gdzieś właśnie i szatan o tym wie. Pożądliwość. Wzbudza pożądliwość. Coś jest zakazane, no to właśnie jak coś jest zakazane, to tam jest 3/4 ludzi. Dlaczego? Zakazane jest cudzołóstwo. Ile ludzi grzeszy? Zakazane jest przez prawo Boże homoseksualizm. Ile ludzi to zaczyna wchodzić i popierać? Dlaczego? Na zasadzie kontrastu. Tu święty Paweł właśnie określa to prawo, to,
tą pożądliwość, to zepsucie, które funkcjonuje w człowieku. Z przykazania tego czerpiąc podniete grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Widzicie? Prawo uświadamia o grzechu. Człowiek jest świadomy grzechu. No to grzech teraz właśnie wzbudza pożądliwość. Coś jest zakazane. O, nie wolno tu założyć. Świetnie, no to ja sobie... Hop, siup. Nie wolno tam pożądać, no to ja sobie popożądam, prawda? Na zasadzie kontrastu pojawia się ta pożądliwość. Z przykazania tego, czerpiąc podniete grzech, wzbudził we mnie wszelkie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Prawda? Kiedy ja prowadziłem życie bez prawa, gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem. Tak. Umarł, dlatego, bo kiedy grzech ożywa, grzech zadaje śmierć człowiekowi. I dlatego święty Paweł pisze, ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podniete z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. To dlaczego prowadzi przykazanie do śmierci? No właśnie to jest ten moment. Przykazanie uświadamia mi, co jest grzechem, prawda? Zawiodło mnie ku śmierci, dlatego, bo pokazało mi, co jest grzechem i ten grzech mnie zabił, bo nie miałem łaski. Rozumiecie mnie? Rozumiecie, o co tu chodzi świętemu Pawłowi? On umarł, bo grzech go po prostu, świadomość grzechu, prawo mu pokazało grzech i ta pożądliwość wprowadziła go w grzech. I on był martwy. Umarł, bo nie miał łaski. Albowiem grzech, czerpiąc podniete z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo bezsprzecznie jest święte, święte, sprawiedliwe i dobre. I dobre jest też przykazanie. Widzicie? Więc samo prawo jest bezsprzecznie święte, sprawiedliwe. Ale nie było doskonałe. I właśnie z tej śmierci, z tego prawa, niewoli, wykupił nas Chrystus, w którym nie ma potępienia. Tam człowiek był w niewoli, ale co nie znaczy, że prawo jest złe. Bo wyniesione i udoskonalone przez Chrystusa, prawda, jest wciąż ważna. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi na pytania, co to jest grzech. Panie Rafale, pan w tym wpisie, który pan pokazał, a szybko usunął, tam coś pan pisał, że żyjemy na wyższym poziomie. Tak, służba nowego mu przymierzu jest na wyższym poziomie niż stare przymierze. Tylko wiecie pan, jak już tak sobie pan pisze o poziomach, to wie pan, no jest wielopiętrowy blok, dziesięciopiętrowy blok. Czy może dziesiąte piętro bloku istnieć bez trzeciego? No, panie Rafale, to żeśmy sobie mówili dzisiaj rano, wy żyjecie w powietrzu. Odrywaliście sobie duchowość, jakąś tą mityczną właśnie teologię łaski, pierdy diabelskie, które nie są zakorzenione w realności.
Bo co jest grzechem? Jak Duch Święty ci pokazuje, panie Rafale, że zgrzeszył? No, że wiem, że zgrzeszyłeś, no ale co jest tym grzechem? Ja wiem, dlatego, bo Święty Duch pokazuje mi prawo. Zgrzeszyłeś przeciwko 6, 5, 1, 2, 8, 10 przykazaniu. Ja wiem i wiedząc to, wiedząc, gdzie leży mój grzech, mogę się z Bożą pomocą skorygować. A Pan jak się dowiaduje o grzechu? Że co? No grzech jest czym? Wykroczeniem przeciwko Bogu. Ja w jaki sposób? Że łamie Pan Jego przykazania. A więc musi Pan wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. A tutaj potrzebne są przykazania. Tylko, że w Nowym Przymierzu różnica jest taka, że mamy łaskę, mamy Ducha Świętego, mamy możliwość przeobleczenia się w Chrystusa i żyć pełnią. Natomiast w Starym Przymierzu była świadomość grzechu, prawda, ale nie było tam mocy i człowiek trwał w tej niewoli, bo człowiek się dowiedział o grzechu, że jest w grzechu i trwał w nim, bo nie mógł z niego wyjść. Tego dokonał Chrystus. I z tej niewoli właśnie, z tego prawa wykupił nas, z tego prawa niewoli wykupił nas Chrystus, dając nam zbawienie. I teraz możemy żyć prawem, prawem wypełnionym, prawem miłości i duchem, prawda Chrystusa. Pozdrawiam. Czekam na odpowiedzi, jeszcze raz podkreślam, czekam na odpowiedzi, czy jeżeli jesteście wierni żoną, to nie jesteście pod prawem. Jeżeli unikacie jakiejś tam podbijającej do was loli, to też nie jesteście pod prawem zakazów i nakazów. Co to jest grzech? I jeśli grzeszycie, to jak wiecie, żeście zgrzeszyli? No Duch Święty ci powiedział, no to ci powiedział, zgrzeszyłeś. Jak? No zgrzeszyłeś, no nie ma prawa, więc ja ci nie mogę powiedzieć, co żeś zrobił, bo nie ma prawa, ale zgrzeszyłeś. No widzicie tu absurd. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia.